Alireza ewidentnie ma jakąś blokadę psychologiczną, bo takie fikołki robił, żeby do tego turnieju kandydatów się dostać, a finalnie zobaczcie, co tutaj odwala. Ogólnie Alireza już na tym etapie jest po dwóch porażkach, więc na koncie ma dwie przegrane i trzy remisy. No i tutaj została odpalona obrona sycylijska, więc wiadomo, że będzie interesująco. W partii tutaj skoczek się ewakuował. Oczywiście była na niego presja E6 i biały dosyć tak klasycznie się rozwija, prawda? Te gońce na F4, na C4 bardzo aktywnie ustawione. Jest już natychmiastowo presja na piona D6, bardzo logiczne podejście. Natomiast tutaj takim normalnym rozwiązaniem tego problemu, no to jest skoczek E5, czyli aktywne posunięcie, blokuje tutaj oczywiście gońca, bicie, no to ze strategicznego punktu widzenia nigdy nie wchodzi w grę, ponieważ od razu ten goniec się aktywizuje, a jest presja na gońca z C4, więc ten goniec musi się ewakuować, no i pion jest zabezpieczony, więc to jest taka klasyka, a w partii Alireza wycofał się na D8. I posunięcie hetman D8 jest podejrzane, to na pewno, no bo ten hetman na B6 stał chyba aktywniej, natomiast nie jest to jakiś błąd. Takie podejrzane posunięcie, ale pozycja pozostaje w równowadze i gramy dalej. W partii hetman D2, no co tutaj biały chce? To chyba jest dosyć oczywiste, czyli długa roszada. I w partii A6 z planem B5, a potem nawet B4, zawsze na to w Sycylu trzeba uważać, bo jak ten skok z C3 zostanie przegoniony, to będą problemy z pionem E4. W związku z tym Widit prosto i skutecznie zagrał A3, pole B4 zabezpieczył. W partii B5, no to goniec ewakuacja, no i teraz 11. posunięcie partii. Jeszcze się tutaj Alireza nad żadnym ruchem nie zastanawiał właściwie. Wszystko praktycznie z bomby zagrał. No i zagrał goniec B7. I tutaj już właściwie w 11. posunięciu pozycja Alirezy jest problematyczna, można powiedzieć. Nie jest tak, że w forsowny sposób Widit tutaj wygrywa, ale realnie tutaj czarny ma już kłopoty. Dlaczego? Należało tutaj zagrać goniec e7. Chodzi o to, że po długiej roszadzie ten skoczek przyblokuje presję na d6, no i teraz po f3 jakiś goniec d7, no i mamy klasycznego Sycyla. Czarny oczywiście zrobi krótką roszadę, biały będzie tutaj jechał pionami, czarny będzie kontratakował z drugiej strony szachownicy, no i sobie gramy, prawda? To wszyscy znamy. Natomiast po gońcu B7 nie jest to już takie proste, ponieważ jeżeli teraz nastąpi skoczek E5, żeby przesłonić tego gońca, żeby pion D6 był broniony, no to teraz wchodzi skoczek bije B5. I nie można powiedzieć, że Alireza to przeoczył, ponieważ on w ogóle się nie zastanowił nad ruchem goniec B7. Goniec B7 zagrał od ręki. I teraz sztuczka opiera się na tym, że jeżeli nastąpi bicie, no to teraz jest bicie na e5 i bicie na b5. I jak król pójdzie na e7, no to hetman b4 i się partia kończy. Można oczywiście po skoczek b5 zbić na e4, ale teraz mamy hetman d4. Wisi oczywiście tutaj punkt e5, jest duża presja, no i po biciu na b5, bicie na e5 i tutaj znowuż zbić nie można, bo następuje szach i po króle 7 bicie tutaj, no i widać, że ten król no jest naprawdę fatalnie ustawiony, a jeszcze zaraz wieża na d7 wjeżdża, więc po tym gońcu e5 no to trzeba by jakieś f6 grać, no i pozycja jest naprawdę fatalna, trzeba to jasno powiedzieć. Przewaga piona po stronie białego, no i też ten król tak koślawo ustawiony. Więc po długiej roszadzie Alireza się tutaj głowił, no i zagrał hetman b6. Idea jest taka, że jeżeli pójdzie
zbicie tego piona, no taki był plan białego, więc to przede wszystkim trzeba sprawdzić, to teraz długa roszada. Jest bardzo wkurzające związanie. A jak ten hetman sobie odejdzie, no to następuje bicie na D6, nie? I dochodzi do takiej sytuacji, gdzie tu hetman bije na F2, zaraz wieża D8. Bardzo przyjemna pozycja dla czarnego na równym materiale. Ten król na C8 jest naprawdę bezpieczny. Więc w partii nastąpiło posunięcie G4. Biały wcale się nie śpieszy z tym biciem na D6, tylko rozpędza się tutaj pionami. I ten plan związany z G4, no to trzeba mieć na radarze. To prawie że zawsze w Sycylu się przydaje. No i teraz, cóż, Alireza strzelił po prostu samobuja. Jeszcze można było tutaj podejmować walkę na przykład grając H6, co nie? Po tym G4 wrzucić tutaj posunięcie H6, no i jakoś jeszcze to można gdzieś tam pirazy drzwi trzymać. No pozycja dalej nie jest przyjemna, bo tutaj H5, G5, F4, dużo nieprzyjemnych rzeczy wisi w powietrzu. No czarny po prostu natracił dużo czasu na latanie tym hetmanem, więc to jest jasne, że musi być źle. No ale wzięcie tego piona na F2, no to jest po prostu totalny samobój. I okazuje się, że biały właściwie z przyjemnością pozbędzie się swojego pionka z F2. Dlaczego? Ano dlatego, że przecież tutaj linia F będzie teraz do wykorzystania. I po tej linii F można sobie bardzo ładnie poatakować. I ten król w centrum z całą pewnością nie jest szczęśliwy. Więc po 13 posunięciach pozycja Alirez jest kompletnie przegrana. No to się naprawdę nieczęsto zdarza, żeby w zaledwie kilkanaście posunięć zawodnik kalibru top 10 na świecie po prostu przerżnął partię. Więc mam nieodparte wrażenie, że Alireza po prostu ma jakąś blokadę psychologiczną, jeżeli chodzi o takie ważne turnieje, bo widać, że naprawdę spala się na tych kandydatach. Podobnie miało to miejsce w poprzednim turnieju kandydatów i tak samo teraz. No jak łatwo się domyślić, Alireza ma już aż 3 porażki na koncie i 3 remisy, 0 zwycięstw, więc naprawdę ten turniej idzie mu po prostu fatalnie. W partii nastąpiło E5. E5, trzeba powiedzieć, bardzo ładne posunięcie, bardzo takie ideowe posunięcie. Taka klasyka, można powiedzieć. Chodzi głównie o to, żeby otworzyć centrum. Skoro król przeciwnika w tym centrum na dłuższą chwilę został, no to trzeba się tym delikwentem zainteresować. I teraz, jeżeli nastąpi bicie na E5, co wygląda dosyć logicznie, mamy tutaj goniec E3. No i ten hetman nie ma gdzie odchodzić, bo jak pójdzie tutaj, następuje wieża G1, jeżeli ucieka dalej, no to następuje goniec F1, jeżeli ucieka dalej, no to następuje goniec G5. I już dalej po prostu nie ma gdzie uciekać. No jest koniec pieśni. A nawet można wieża G3 zagrać. No do wyboru, do koloru w gruncie rzeczy. Więc bicie pionem nic nie daje. Bicie skoczkiem, no to akurat bardzo prosta sztuczka. No bo goniec bije B5 z szachem i natychmiastowo strata hetmana. Więc E5 naprawdę bardzo fajna, instruktażowa partia, jak atakować króla w centrum. No trzeba to centrum przede wszystkim otworzyć. I Alireza postanowił się tutaj wycofać, no ale teraz materiał w równowadze, no i ten pion na D6 jest takim szpikulcem wbitym w tę pozycję czarnego i ten szpikulec to utrudnia manewrowanie, bo
skoczkiem odchodzić nie można gdziekolwiek, bo zaraz ten pion wjedzie na d7, tym gońcem wyjść też nie można, no więc król musi tutaj stać w centrum, no po prostu pozycja jest fatalna. Hetman b6 w partii, no to goniec e3, no i teraz brutalne, wieża f1. I zobaczcie, jak piękny jest to obrazek. No wszystkie figury w akcji i to jest tutaj cudowne, piękna aktywizacja po prostu. W partii skoczek e5, hetman został zaktywizowany, no i tutaj muszę przyznać, że bardzo brutalnie Widit spacyfikował rywala, wjeżdżając na a7. To tak pięknie pokazuje, jak beznadziejna jest pozycja Alirezy, że biały po prostu robi co chce. Wjeżdża sobie tym hetmanem do obozu przeciwnika i nie ma jak tego hetmana przegonić. Zazwyczaj, kiedy ten hetman tak agresywnie wkracza do akcji, to się okazuje, że ten hetman ma później mało miejsca i są z nim grubsze problemy. No a tutaj się okazuje, że problemy grubsze faktycznie są, ale po stronie czarnego. No dobra, więc w partii goniec c6, no i teraz pięknie Widit wyliczył. Hetman bije a6. No ryzykownie wygląda, prawda? Wygląda ryzykownie, rzeczywiście. Ale tutaj okazuje się, że goniec a7 i z tym hetmanem nie ma żadnych problemów. Wydaje się, że to związanie powinno poskutkować porażką, że tutaj zaraz jakiś podwójny atak na tego gońca, strata materiału. No ale te figury czarnego są na tyle pasywnie ustawione, że po prostu fizycznie no nie ma jak tego gońca znowu zaatakować. Była też tutaj opcja skoczek bije b5, taka powiedzmy w kierunku uproszczenia sobie życia. Chodzi o to, że po wieża a6 skoczek c7 i trzeba zwrócić hetmana. No i teraz, jeżeli wieża się wycofa, to goniec a6 i nie ma obrony przed dorabianiem hetmana z wygraną pozycją oczywiście. No można tutaj oddać jakość i no właściwie to jest kwestia gustu. Pozycja jest kompletnie wygrana dla białego, tak? Natomiast Widit stwierdził, co tutaj będę szedł na jakieś wymiany, ja się tutaj nie muszę śpieszyć, mam pełną kontrolę w pozycji, przeciwnik nic mi nie zrobi i na spokojnie tutaj wygram. No i rzeczywiście, zgarnął piona na B5, wjechał sobie skoczkiem, wreszcie w 24 posunięciu Alirezie udało się zrobić roszadę, no ale teraz skoczek C7. No po prostu nic a nic się nie da zrobić. Jeszcze tutaj Alireza postanowił poświęcić jakość, licząc na to, że będzie miał jakąś kontrę, że będzie miał jakiś argument w ogóle w tej pozycji, no ale nic nie ma, po prostu fizycznie nic a nic tutaj nie ma. Biały brutalnie wykorzystuje swojego potężnego pionka. Naprawdę trzeba powiedzieć, że Widit no, pokazał tutaj klasę. I jeszcze podoba mi się też ten moment, że Widit się nie śpieszy. Ta cierpliwość jest bardzo wartościowa. Zobaczcie, król A2. No oczywiście wygrać można na milion sposobów tę pozycję, ale tak zagram sobie król A2. Po co ja się będę śpieszył? Może kiedyś jakiś tutaj nieprzyjemny szach na E1 się pojawi, więc zabezpieczę sobie króla i tyle. No i w partii tutaj faktycznie na spokojnie biały zlikwidował tego skoczka, no i pion jest nie do zatrzymania. Więc poszło D7, poszło skoczek D4 z planem skoczek C6 i w tym momencie Alireza się poddał, więc formalnie ta partia trwała 40 ruchów, ale tak naprawdę trwała 13. W tym momencie Alireza tak na dobrą sprawę po ruchu E5 już mógł się poddać. Pozycja była kompletnie przegrana, bez żadnych perspektyw. No i po prostu Alireza czekał na wykonanie finalne tego wyroku. Więc no, to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, że
w zaledwie 13 ruchów zawodnik 2,760 po prostu przerżnął partię. No w obronie sycylijskiej wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, tak? No jest to niezwykle dynamiczny debiut. No ale tutaj Alireza wyjątkowo nieroztropnie grał ten wariant, tak? Najpierw zagrał hetman B6, później wycofał tego hetmana, później z powrotem poszedł na B6, później zbił na F2 i finalnie wycofał się przez B6 na D8, więc no, to jest dobry dowód na to, że jednak figury trzeba wprowadzać do akcji, a nie hetmana.